Chciałem wam przypomnieć tylko, że nie należy się przesadnie spinać. Ja na przykład ostatnio o tym zapomniałem. Wyrzuty sumienia, że za dużo w tych moich vlogach jest kadrów z samochodu, że za mało jest ciekawych ujęć, że powinienem więcej biegać po mieście i nagrywać ładnych obrazów, i to jest wszystko prawda. No tylko też prawda jest taka, że jeżeli do tej pory tego nie zrobiłem, no to znaczy, że nie miałem możliwości tego zrobić, tak? Co się spinać, trzeba robić swoje. Ważne, że prawie 60 odcinków vloga 3 razy w tygodniu i regularnie są publikowane w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Ważne, że każdy odcinek ma swój temat. Ważne, że jestem zadowolony z tego, o czym w każdym odcinku mówię. W sensie to jest naprawdę coś, o czym wam chcę powiedzieć. Znaczenie. Dziesięć kilometrów, a ja jeszcze wciąż w polu. O. Centrum Doradztwa Rolniczego. Baza dydaktyczna w Brwinowie. Ale zatrzymałem się na sekundkę, żeby z wami pogadać. Bo tak sobie pomyślałem, że jest coś takiego, że wszyscy chcą mieć fajną pracę. Wszyscy chcą mieć świetny biznes. Wszyscy chcą mieć udane małżeństwo. Ale nikt nie ma ochoty włożyć wysiłku w to, żeby to się stało. To ciekawe, prawda? Nikt nie ma ochoty pracować w korporacji po 60 godzin tygodniowo. Nikt nie ma ochoty ryzykować swojego prywatnego majątku, prowadząc firmę, jakiś startup. Jak to u was jest? No dobra, to 12 km. Całkiem dobrze. Cześć, chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o ciężkiej pracy i o szczęściu. A dlaczego? No dlatego, że wydaje mi się, że ciężko jest być szczęśliwym, jeżeli nie pracuje się ciężko. A nad czym i w jaki sposób, to o tym za sekundę. Ale wróćmy do tematu szczęścia. Dużo ludzi tak naprawdę spytane o cel swojego życia powie, no ja chcę być szczęśliwy. Albo chcę moim bliskim dać szczęście. Natomiast ludzie trochę tak to wypowiadają, jak gdyby chodziło o to, że można się starać, żeby być szczęśliwym. Mi się wydaje, że to zupełnie nie w ten sposób działa i ciężko będzie osiągnąć komukolwiek szczęście, jeżeli będzie się starał to zrobić. Bo szczęście to jest, no moim zdaniem to jest trochę tak jak z byciem zakochanym. Jeżeli bardzo się starasz, żeby być zakochanym, no to za cholerę ci się nie uda, tak? W sensie takim, że to w ogóle nie tak działa, tak? Albo jak nie wiem, to jest trochę też tak jak być na przykład wściekłym. Jak jesteś wściekły, na kogoś krzyczysz, no to nie kontrolujesz tego świadomie, nie mówisz, o teraz będę się starał być wściekły. Albo teraz będę się starał być zakochany, no w miłości, no nie. I z tym szczęściem to jest podobnie, wydaje mi się, że żeby być szczęśliwym, to po prostu trzeba dać sobie możliwość bycia szczęśliwym. W dzisiejszym świecie jest bardzo łatwo być ciągle zajętym. Ale będąc ciągle zajętym, przeskakując z jednej rzeczy na drugą, albo nawet robiąc kilka rzeczy naraz, tego szczęścia można nigdy nie znaleźć, bo to jest trochę tak jak przeskoczenie z jednego projektu do drugiego w pracy, a później z drugiego do trzeciego. I nawet nie ma sekundy, żeby się zastanowić,
jak poszedł ten poprzedni projekt, co w nim było źle, co było dobrze, jakie można wyciągnąć wnioski na przyszłość. Tylko hop, 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 dalej gonimy za czymś, w sumie nie wiadomo do końca za czym. I dlatego tak naprawdę, żeby osiągnąć szczęście w życiu, bardzo dobrą metodą jest minimalizm i jest takie wycofanie się trochę i stwierdzenie świadomie, że no dobra, mógłbym robić 20 rzeczy w życiu, ale zajmę się trzema. I będę je robił konsekwentnie, dobrze, poświęcę się im, a resztę czasu, która dzięki temu będzie dla mnie wolna, poświęcę na to, żeby czasami posiedzieć po prostu i nic nie robić. Albo czasami, żeby się zastanowić, żeby mieć godzinę na refleksję nad swoim życiem. To jest bardzo potrzebne. I wydaje mi się, że dopiero wtedy, kiedy się takie miejsce w życiu zrobi, to szczęście może się pojawić. Dopóki się tego nie zrobi, to nie zadziała. A druga sprawa związana ze szczęściem to jest to, że dużo osób na świecie tak naprawdę powie wam, chcę być szczęśliwy, chcę odnieść sukces, chcę zrobić karierę. Chcę mieć bardzo dobrze prosperujący biznes. Ale mało kto będzie chciał tak naprawdę poczynić te kroki, które doprowadzają do tego, bo te kroki, które doprowadzają do bycia szczęśliwym, do posiadania dobrego biznesu, do posiadania fajnej pracy, to jest ciężka praca i ludzie zazwyczaj tej ciężkiej pracy nie chcą zrobić. No taki bardzo prosty przykład o tym szczęściu dalej, tak? Jeżeli z 20 rzeczy, które się w życiu robi, wystarczy zredukować do 3 swoje aktywności, no to ludzie dość często powiedzą, no dobra, no ale dlaczego do 3, a nie do 5, a dlaczego nie do 7, ale może jednak zmieszczę to w życiu. Czyli będą uciekali od zrobienia tej ciężkiej pracy, czyli w sumie zastanowienie się, jakich 17 rzeczy nie będę robił w życiu, świadomie. I z biznesem jest znowu tak samo, tak? Dobrze prosperujący biznes, no w dzisiejszych czasach to jest w ogóle ten mit Silicon Valley, zaraz zrobię startup i go sprzedam drogo i w ogóle. Ale mało kto chce siedzieć i wymyślać strategię tego biznesu, kontaktować się z inwestorami, robić to wszystko, co jest niefajne, upierdliwe, męczące. Krótko mówiąc, ludzie bardzo dużo chcą, ale bardzo mało chcą zrobić, żeby to, co chcą, osiągnąć. Jak mówiłem o tym celu i o tym, że dużo ludzi chce mieć jakieś tam osiągnąć cele, ale mało ludzi ma ochotę zrobić wysiłek, żeby te cele osiągnąć, to chciałem was namówić do tego tak naprawdę, żebyście w momencie, kiedy określacie sobie jakieś długo- albo średnioterminowe cele, to żebyście rozważali nie to, co chcecie osiągnąć, czyli żebyście nie patrzyli na rezultat na samym końcu, tylko bardziej żebyście rozważali to, w jakich rejonach swojego życia będziecie w stanie ponadprzeciętny wysiłek włożyć albo ponadprzeciętną cierpliwość włożyć, bo prawdopodobnie idąc tą ścieżką macie o wiele większe szanse na osiągnięcie tych celów, niż jakbyście sobie wybrali po prostu coś z głowy, a na zasadzie, a mam ochotę za 5 lat być milionerem. Jeżeli nie mam pomysłu, jaką ścieżką tam dojść, to raczej to się nie stanie. Jeżeli się zastanowię, co sprawia mi przyjemność co dzień i w co jestem w stanie włożyć ponadprzeciętny wysiłek, na przykład edytowanie wideo przez 59 odcinków jak do tej pory, to jest szansa na to, że idąc tą ścieżką mogę osiągnąć jakiś sukces w przyszłości, na przykład robiąc filmy, albo robiąc teledyski dla zespołów, albo robiąc jakieś tam inne rzeczy związane z montażem wideo i w ogóle z kręceniem wideo. I to nie jest przypadek, że dzisiaj tutaj mam napisane Ideas are shit. Execution is everything. Bo tak właśnie jest. Bo po prostu trzeba się zabrać do roboty, niezależnie od tego, czy chodzi o nasze szczęście w życiu, czy chodzi o pracę, czy chodzi o biznes, czy chodzi o hobby, o spełnienie w jakimś tam kawałku życia. Po prostu trzeba się wziąć do roboty. I tego wam życzę.